Cześć! Z tej strony Klaudia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was do tutorialu, w którym pokażę, jak zrobić salto machowe bokiem, czyli inaczej gwiazdę bez rąk. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić do zrobienia gwiazdy bez rąk, to jest oczywiście zwykła gwiazda. Pokazywałam już w jednym filmiku, jak ją zrobić, więc link do niego będzie tutaj. A teraz to jeszcze tylko szybko przypomnę. Żeby zrobić gwiazdę, musiałam po prostu wybrać sobie lepszą nogę. Zwykle jest to ta sama noga, co z której się wybijamy do stania na rękach, a to robimy dość często, nawet na jakichś WF-ach czasem to jest. Więc zwykle jest ta sama noga, ale też się tym tak nie sugerujcie w 100%, bo ja na przykład mam przeciwną nogę. Rzadko to się zdarza, ale ja tak akurat mam. Zróbcie po prostu tak, jak Wam będzie wygodniej. Wystawiając tę nogę do przodu, ręce dajemy do góry, no i kładziemy je przed nogę bokiem, nie przodem, tylko bokiem. I wybijamy się tą nogą, no i robimy po prostu gwiazdę. Musimy tam przejść przez stanie na rękach. Ważne jest też to, żeby nie robić tego takiego czegoś. Tylko te nogi muszą iść do góry, bo jeżeli będziecie tą nogę pociągniecie tędy, a nie tędy, no to już wiadomo, że ta gwiazda Wam nie wyjdzie, a tym bardziej salto machowe. Fajnie by też było umieć gwiazdę na jednej ręce, no bo przydaje się to jednak, żeby na jednej ręce umieć. I najlepiej się nauczyć najpierw tak jak ja na jednej, a potem to samo, tylko że na drugiej. Zawsze jest to jakieś takie bliżej do sukcesu, ale nie jest to w 100% konieczne. Jeżeli nie jesteście się w stanie na jednej ręce utrzymać, to no nie ma to żadnego jakiegoś takiego większego problemu, bo w tym i tak nie będziecie musieli mieć się utrzymywać na rękach w ogóle. Będziecie tam w powietrzu, więc przyda się to, ale nie jest to w 100% konieczne. A jeżeli Wam bardzo zależy, żeby zrobić tą gwiazdę na jednej ręce, możecie jakby spróbować wybić i na tej ręce tak prowizorycznie być, coś w tym stylu. Ja się teraz wybiłam i dzięki temu nie czułam prawie w ogóle obciążenia na tej ręce, bo tak jakby jedynie trochę pod koniec na tej ręce stałam, ale nie do końca. I to samo można sobie zrobić na drugą rękę. Wygląda to właściwie jak zwykłe gwiazdy na jednej ręce, ale jak dla mnie jest to prostsze, bo nie trzeba się na nie utrzymywać. I ważne jest też w tym to, jak w sumie w też zwykłej gwieździe, ale w tej się zdarza to dużo częściej, że próbujecie robić w ten sposób. Jak macie przykurczone nogi i przede wszystkim zgiętą rękę, to nie ma opcji, że Wam to wyjdzie. Musicie po prostu trzymać tą rękę prosto. Musicie na tym skupić, że ona się nie może zgiąć, bo Wam to po prostu no, nie wyjdzie. Nie tak, tylko tak. Teraz będziemy się uczyć gwiazdy z rozbiegu. Najpierw na dwóch rękach, potem na jednej, to już też przed chwilą pokazywałam, ale ci, którzy po prostu umieli i nie robili tego tak, jak to pokazywałam, żeby sobie ułatwić, to będziemy teraz robić ten punkt. I jeżeli chodzi właśnie o tą gwiazdę, to jest to dość ważna rzecz, jeżeli chcemy zrobić w konkretnym miejscu nasze salto machowe. Bo ja na przykład miałam tak, że na początku, że umiałam robić tylko z miejsca i tylko z miejsca jakby, jeżeli chciałam robić, to robiłam z miejsca, mimo że wiem, że z rozbiegu jest łatwiej, bo plątały mi się nogi i nie wiedziałam, jak wycelować akurat w to jedno miejsce, więc robiłam tylko tak i tak próbowałam robić. I to jest właśnie trudniejsze, dlatego musimy teraz zrobić gwiazdę, żeby opanować to, jak będzie, w którym miejscu chcemy wyskakiwać. Więc robimy teraz gwiazdę oczywiście z zamachu. Biegniemy i gdy uważamy, że to ten moment, powiedzmy, jest jedną nogę do góry i robimy gwiazdę. Możemy też to spróbować na jednej ręce, tylko uważajcie, żeby jakby zrobić ten zamach, a nie skoczyć tak
centralnie na tą rękę, bo to boli. Teraz pokażę wam, jak zrobić ten zamach, bo jest to punkt, od którego dużo rzeczy zależy. Bo jeżeli będziemy robić zamach w ten sposób, to nic nam nie wyjdzie. Musimy po pierwsze tą nogę podnosimy ją do góry po to, żeby ją położyć dalej, a nie po to, żeby ją położyć w to samo miejsce, bo nie ma to sensu. Tak sobie możemy ćwiczyć jakieś, nie wiem, mięśnie, ale musimy tą nogę położyć dalej, bo to będzie jedyna rzecz, która w tym momencie ma sens. Ręce z góry nie ciągniemy tak, bo wiemy, że chcecie te ręce mieć tutaj. Na początku rozumiem to, że bezpieczniej jest, jak te ręce trzymamy tutaj, a nie tutaj, bo stąd możemy od razu te ręce podłożyć, jeżeli nam nie wyjdzie, a stąd już tak nie za bardzo. Ale jeżeli już chcemy te ręce mieć tu, jak takie kurczaki, to przynajmniej pociągnijmy je tak ładnie, żeby ten zamach miał sens, a nie żebyśmy zrobili tak, bo to jest bez sensu. Wracanie tak, bo wtedy tak właściwie wracają do tej samej pozycji. Tu i tu. Nie ma totalnie sensu. Musimy zrobić tu i tu. Wtedy to ma sens. Wtedy jesteśmy dalej i spróbujmy sobie teraz ten zamach. To jest ważne. Naprawdę. Ja wiem, że to często powtarzam, ale to jest bardzo ważne. Okej, okay. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętamy też, żeby tą nogę ciągnąć mocno do góry. I ona będzie wyżej. Jeżeli będziemy robić salto w ten sposób, to będzie nam ciężej, bo ta noga wtedy będzie miała dłuższą drogę, żeby wrócić na ziemię, więc ciągniemy ją jak najwyżej, jak potrafimy. Wtedy ta noga będzie miała jak najkrótszą drogę. Jest to, myślę, że dość logiczne. Spróbujemy teraz zrobić sobie ten zamach z jakiegoś takiego podskoku, nie tak z miejsca, tylko z podskoku. Jeżeli się przewracacie, to jest bardzo dobry znak. To znaczy, że nie robicie czegoś takiego, bo to nie jest zamach, tylko ciągniecie mocno i że aż potrzebujecie podporu. Jeżeli tak zrobiliście, to nie martwcie się, to jest naprawdę dobra rzecz. Teraz sobie załatwiamy jakieś podwyższenie. Ja stoję właśnie na takim chodniku i będę z niej robić salto na plaży, ale najpierw zacznijmy od zwykłej gwiazdy, żebyście wiedzieli, jak to właśnie z tego się będzie wyglądać robienie czegokolwiek z podwyższenia. Na dwóch rękach, na jednej. I na drugiej. Teraz spróbujemy zrobić zamach. Wylądować w dobrym miejscu. Dlatego się właśnie uczyliśmy robienia tej gwiazdy. Żebyście już sobie wtedy wybrali miejsce, w którym będziecie kończyć i żebyście właśnie do niego dotarli. Dlatego teraz staniemy sobie gdzieś i zrobimy taki zamach, żeby wylądować tutaj. Tutaj, gdziekolwiek, ale żeby na przykład nie wylądować ani tutaj, bo to będzie za daleko, ani tutaj, no po prostu spadniemy. Więc spróbujemy robić zamach, a z niego gwiazdę. I teraz małymi kroczkami próbujemy coraz mniej rąk odkładać. Następna rzecz, no to oczywiście sobie to podwyższenie będziemy obniżać, aż będzie ono na tyle niskie, że równe praktycznie nic. Dlatego wtedy będziemy już gotowi, żeby zrobić na ziemi. Dlatego teraz przenosimy się z powrotem na plażę. Jeżeli się uczycie, to nie róbcie na razie na plaży, bo jeżeli wydaje wam się, że staniecie na jakimś takim w miarę wzniesieniu, na przykład na tym, i będziecie w miarę wyżej, to jak staniecie na tym, to będziecie niżej, będzie często niżej niż miejsce, w którym macie wylądować, więc wam to ani trochę sprawy nie ułatwia i wiadomo, że nie jest to na plaży takie łatwe, takie przyjemne, ani takie też ładne, bo myślę, że że w jakimś innym miejscu, gdzie było idealnie płasko, bo ja będę w stanie zrobić lepiej, ale niestety warunki mam takie, jakie mam, dlatego teraz będziemy sobie ćwiczyć nasze salto na płaskim podejściu.
I jeszcze raz, bo pamiętajcie, że jeden raz zrobienie salta to już nie jest to, żeby go umiecie. Musicie go zrobić przynajmniej 3 razy pod rząd, żeby stwierdzić, że no ja już to umiem salto, ale nie gwarantuję wam, że następny dzień będzie tak samo dobrze. Muszę tutaj teraz uklepać moje miejsce wybicia i zrobię jeszcze raz. Potem możemy też zrobić to ten trudniejszy sposób, czyli ciągnąc ręce tak. Albo możemy to zrobić z obrotu. Albo jeżeli już jesteście naprawdę bardzo dobrzy w tym salcie, możecie stanąć tak, no i po prostu je zrobić, tak? Jak gdyby nigdy nic, tak jakbyście po prostu zrobili krok do przodu. Dla was to będzie, jeżeli już jesteście naprawdę dobrze, możecie tak próbować i dla was to będzie może nawet proste. Ja jeszcze niestety tak nie umiem, ale udało mi się parę razy zrobić na przykład ten sposób, że tutaj robię zamach i robię salto, ale jeszcze nigdy tak, że stoję i po prostu robię salto. Udało mi się na przykład kiedyś tak, że klęczę i z klęku wstaję i robię salto. I jest tutaj bardzo dużo kombinacji. Można na przykład zrobić gwiazda salto, albo salto salto, albo obrót salto, albo jakiś skok i salto. Tu jest strasznie dużo kombinacji i na pewno kiedyś wam nagram taki film, jak zrobić różne z tych rzeczy, ale jeszcze nie teraz, bo w większości tych, które wymieniłam, nie umiem. A jeżeli już umiem, to nie wychodzi mi za każdym razem, a poza tym nie wiem do końca, gdzie to nagrać, żeby było tak, jak bym chciała, bo to nie jest idealne miejsce. I jeżeli wam się udało, to wam bardzo gratuluję, ale pamiętajcie, że to nie znaczy, że wy to umiecie i będziecie to umieć na następny dzień, bo jeżeli salta albo inne takie rzeczy, to są takie triki, których po prostu musicie je teraz ćwiczyć regularnie, najlepiej codziennie, albo na przykład zrobić. I gdy już wam się tutaj uda, to odpocząć sobie chwilę i spróbować, czy to następnym razem uda wam się za pierwszym razem, czy będziecie musieli też sobie powtórzyć te wszystkie rzeczy, które tutaj pokazywałam, żeby dopiero do tego salta dojść. To już tyle na dzisiaj. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapki w górę, dlatego się do was poświęciłam. Jestem teraz cała opieszczona przez fragment, który zaraz zobaczycie na tęczy. Wpadajcie na mojego Instagrama i na mój drugi kanał. Zostawiajcie subskrypcję i pa pa!